Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja również kieruję oświadczenie do premiera rządu III Rzeczpospolitej, pana Donalda Tuska. Podczas prac w 2011 roku nad ustawą z września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania, tu następuje odpowiedni opis tej ustawy oraz numeracja w dzienniku ustaw, zgłosiłem poprawkę przyjętą przez parlament wprowadzającą artykuł 5, który nakładał obowiązek na Radę Ministrów przekazania obu izbom informacji i zamierzeń dotyczących nowych systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Było to reakcją na zapowiedź rządu o wygaszaniu obecnego rządowego programu kredytowego zwanego Rodzina na swoim. Również rząd tę poprawkę poparł, deklarując wolę przedstawienia informacji, o której mowa w artykule 5, i przedstawienia jej do dnia 31 marca 2013 roku. Jak wiadomo, minęła graniczna data realizacji ustawowego postanowienia, a tymczasem ani Sejm, ani tym bardziej Senat nie doświadczyli jego realizacji. Ukazały się jedynie nieoficjalne zapowiedzi Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o programie Mieszkanie dla Młodych, zapowiadające zresztą preferencje kapitałowe dla młodych małżeństw, szczególnie z dziećmi, dziś zresztą zamieszkujących kątem u rodziców lub najemców. W chwili obecnej nie zauważam rzeczywistych działań w tym zakresie. To budzi niepokój wśród wielu młodych rodzin, którzy przygotowali się do nowego otwarcia w polityce mieszkaniowej rządu premiera Tuska. Niepokój uzasadniony ich sytuacją społeczną, która czyni młodzież upośledzoną warstwę wśród wszystkich Polaków. Podzielając ten punkt widzenia, również ja zgłosiłem propozycję wspólnego wywianowania przez państwo i rodziców dojrzałej młodzieży i ich związków, debiutujących zresztą na rynku pracy, z uwzględnieniem jednakże potrzeb mieszkaniowych. Propozycja ta odpowiadała nie tylko na potrzeby tak zwanego głodu kapitałowego dla pozyskania mieszkań, ale uruchamiała długotrwałe procesy oszczędzania zarówno na cele mieszkaniowe, jak i aktywności zawodowej. To zaś jest spójne z postulowaną przez wiele instytucji społecznych i finansowych potrzebą gromadzenia oszczędności już w momencie narodzin dziecka. Tym samym propozycja dzieliła odpowiedzialność finansową rodziców i państwa, chroniąc nie tak jak obecnie budżety państwowe i rodzinne przed nagłymi kominowymi wydatkami. W chwili obecnej w kryzysowej przestrzeni gospodarczej młodzi ludzie stanowią największą armię bezrobotnych, około 29% zaledwie do lat 25, a przecież młodość trwa na ogół do lat 35. Pobierają najmniejsze wynagrodzenia bądź umniejszone zasiłki. To oni najczęściej są stroną umów śmieciowych destabilizujących ich perspektywy rozwoju. W wyniku wadliwej polityki edukacyjnej wielu rządów nabyli kosztowne, ale nietrafione wykształcenie. Emigrują za pracą, powiększając dziurę demograficzną w Polsce. Mieszkanie może zatem stanowić element stabilizacji zarówno rodzinnej, jak i narodowej. Zatem zwłoka, jeszcze gorzej poniechanie prac nad programami wsparcia, wywołuje nieodwracalne straty w rozwoju społecznym, rujnując solidarność pokoleń, degradując motywacje życiowe pokolenia, którego brak lub ułomności nie da się już zastąpić innymi rozwiązaniami. W końcu pozwalam sobie na uwagę. Jeśli niemożliwym jest konstruowanie nowego programu, a dostrzegam wady programu Mieszkanie dla Młodzieży, między innymi przez upośledzenie tej pochodzącej z małych miejscowości, gdzie brak budownictwa deweloperskiego, postuluję kontynuację obecnego programu do czasu opracowania bardziej optymalnego. Dziękuję Wysokiej Izbie i panu marszałkowi. Dziękuję, panie senatorze.